gdzie mamy przyjemność zaprosić Państwa na wystawę, która będzie u nas od 3 października do 28 października. Jest to wystawa batiku autorstwa Liliany Chwistek. Autorkę mam tutaj obok siebie, Liliana Chwistek. Mam nadzieję, że Lila powie nam zaraz więcej o sobie, ponieważ absolutnie jest specjalistką od batiku, ilustracji, arteterapii i wszelkich innych takich magicznych spraw plastycznych. I powie nam w ogóle, czym jest batik i dlaczego ją zafascynował tak bardzo. Bardzo cię proszę. Dziękuję, Kasiu. Batikiem zostałam zainspirowana na warsztatach w Staromiejskim Domu Kultury wiele, wiele lat temu. I kiedy okazało się, że warsztaty są wstrzymane z powodu remontu pracowni, pomyślałam sobie, jak ja wytrzymam bez batiku. I wtedy zaproponowałam w innym ośrodku kultury, że poprowadzę takie warsztaty. I tak poznałyśmy się z Kasią. Batik jest to technika indonezyjska, afrykańska. Bierze się tkaninę, może być bawełna, może być jedwab, i maluje się na niej gorącym woskiem. Ten gorący wosk impregnuje tkaninę. Potem wkłada się tkaninę do kąpieli barwnej, na przykład do żółtego. I po wysuszeniu tkaniny to miejsce, które było pokryte woskiem, zostaje białe, jeśli tkanina była biała, a pozostała część jest żółta. Potem ponownie impregnujemy inną część materiału, na przykład jakiś inny fragment woskiem, znowu gorącym, i wkładamy do kąpieli wodnej, na przykład niebieskiej. No i po wyciągnięciu tkaniny okazuje się, że mamy jedną plamę białą, drugą żółtą, a reszta jest zielona. I w ten sposób, łącząc różne barwy, impregnując kolejne warstwy tkaniny, uzyskujemy takie prace. Także jeżeli chodzi o tematykę, to tutaj prezentuję prace z różnych momentów mojego życia, różnych inspiracji. Są kobiety, są pejzaże, są smoki. Jest bardzo dużo smoków, ponieważ był taki moment, kiedy po prostu smoki otaczały mnie zewsząd. Bajkowe, starosłowiańskie, różne smoki. Są też prace, które prezentowałam na różnego rodzaju konkursach, jak taniec. I cóż, i jest też wątek morski, podmorski, podwodny. Kiedy to chciałam zdobyć kartę płetwonurka, udało mi się ją uzyskać, ale to była jednorazowa taka przygoda, natomiast inspiracja i przygoda była tak wielka, że powstały batiki. Jeśli chodzi o na przykład tę pracę, była zrobiona na wystawę baletu polskiego. Znalazłam stary bieżnik. Bardzo mi się spodobał wzór na tym bieżniku, więc namalowałam na nim taniec klasyczny. Tutaj widać to w ten sposób, a z tej strony wyraźniej baletnicę. Czym maluję? Maluję pędzlami, ale również tiantingiem. Tianting to jest takie narzędzie metalowe, które pozwala na bardzo drobiazgowe linie, na podpis, na różne punkty. Także tianting to jest takie magiczne narzędzie, które bardzo pomaga w malowaniu batiku. Batik może być dekoracyjny, tak jak te prace, które tutaj pięknie się prezentują. Może też być użytkowy, na przykład apaszka może być namalowana techniką batiku. Można też ubranie dekorować techniką batiku. Batiki prezentowałam w różnych domach kultury w Warszawie i również na wystawach w Stanach Zjednoczonych, na festiwalu Polonii Amerykańskiej, w Meksyku, w Hiszpanii. Prowadziłam też warsztaty. Warsztaty batiku w Warszawie, w Muzeum Etnograficznym, a także w Hiszpanii. Oprócz batików spróbowałam też innej techniki, techniki transferu. I tutaj przedstawiam właśnie pracę, która należy do tryptyku, są jeszcze dwie, która przedstawia zwierzęta fantastyczne. Transfer to taka technika, która polega na tym, że na papierze specjalną farbą maluję, a potem pod wpływem ciepła przenoszę z papieru tą farbę na tkaninę. I takie fajne efekty powstają. Uwielbiam transfer, tak samo jak batik. Są to różne techniki, a dają bardzo dużo zadowolenia i satysfakcji.